Hejka wszystkim! Dziś chciałabym Wam pokazać podstawowe figury ujeżdżeniowe. Ale zanim, to właśnie widzicie zwycięską pracę mojego konkursu. Zwycięzcę proszę, żeby się tutaj przyznał w komentarzu, bo nie jestem za bardzo w stanie zidentyfikować niku na Discordzie z nikiem na YouTubie. No i oczywiście będziemy razem przygotowywać film. Będzie to film z realistycznego SSO. Za jakiś czas właśnie się taki film pojawi i będzie on zrealizowany wspólnie ze zwycięzcą. Zwycięzcy gratuluję, a teraz chciałabym jeszcze przedstawić Wam mojego nowego hobby horse'a, czyli Tanganikę. Tanganika jest to halflinger. Oraz jeszcze taka mała informacja dla Was, że jeżeli chcecie mieć podobnego konika, no to myślę, że po tych wszystkich poprawkach mój szablon jest już w miarę okej. Też mój styl szycia się delikatnie zmienił, jak widzicie. I teraz myślę, że jestem gotowa, żeby przyjąć zamówienia. Więc można się do mnie zgłaszać na Discordzie, tam się dogadamy, ewentualnie przejdziemy na Messenger. A teraz już zapraszam Was do oglądania filmu. Na pierwszy ogień idź dobrze wszystkim znany piaf. Podczas piafu podskakujemy z nogi na nogę, jednocześnie przy zmianie nogi wiszącej w powietrzu dość mocno się odbijamy od ziemi. Można go wykonywać także idąc do przodu. Dalej ustępowanie od łydki. Polega ono na tym, że idąc do przodu musimy krzyżować ze sobą nogi w jedną stronę w ten sposób, aby poruszać się trochę do przodu, trochę w bok. Choć najczęściej jest wykonywane w kłusie, można je wykonywać w stępie, kłusie i galopie. Najczęściej jest wykonywane na przekątnej. Lotna zmiana nogi w galopie jest to element, który wielu osobom sprawia problem. Jedyne co tutaj tak naprawdę trzeba zrobić, to przeskoczyć drugi raz tą samą nogą zamiast drugą. Piruet w galopie to jedna z moich ulubionych figur ujeżdżeniowych. Niestety dużo osób myli go z woltą w galopie. Więc żeby wykonać go prawidłowo, wyobraźcie sobie, że na środku tego piruetu stoi słupek, do którego jesteście przypięci na szalki. Po wykonaniu piruetu jedziecie sobie normalnie dalej. Mi jeszcze nie wychodzi jakbym chciała, ale pracuję nad tym. Wstęp hiszpański na szczęście trudny nie jest. Żeby go wykonać, wystarczy iść i wysoko podnosić nogi, prostując je. W kłusie wyciągniętym podczas kłusowania musimy robić bardzo duże kroki oraz mocno się wybijać, także prostując nogi. Oczywiście nie możemy zapomnieć o wolcie. Wolta nie jest trudna do wykonania. Kiedy idziemy, musimy zatoczyć koło w wybranym przez siebie miejscu. Tak po prostu. Po wykonaniu wolty idziemy w tym samym kierunku, w którym szliśmy wcześniej. Ją także można wykonywać w stępie, kłusie oraz galopie. Ciekawym według mnie rozwiązaniem jest też tak zwana potrójna wolta, czyli w tym samym miejscu jedną po drugiej wykonujemy woltę w stępie, kłusie i galopie. Ostatni na dziś będzie ukłon. Bardzo łatwo się przewrócić albo stracić równowagę przy jego wykonywaniu, także uważajcie. Pamiętajcie, hobby horse musi mieć głowę w dół. A na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Planuję zrobić jeszcze drugą część tego filmiku, więc piszcie figury, które chcielibyście w niej zobaczyć lub z którymi macie problem. Do następnego! Cześć!